Właśnie Orla stała się takim miejscem przytulku dla uciśnionych na Podlasiu. Tutaj byli Kalwini i byli Arianie, ale byli też prawosławni w okresie Unii właśnie. Znajdujemy się w miejscu, gdzie od początku XVI wieku była cerkiew świętego Jana Teologa, ufundowana przez Bohusza Michaila Bohawitynowicza Podskarbiego Litewskiego, który właśnie położył podwaliny pod Orlę, pod przyszłą potęgę Orli. Posiadała ikonostas, który składał się z 56 ikon pisanych na deskach. 56 ikon w ikonostasie, to możemy sobie wyobrazić. 5 poziomów, pełny ikonostas i 5 kopuł. Cerkiew była okazała, wyniosła. Były w Orli dwie cerkwie. Jedna była miejska dla mieszczan, świętego Symeona Tłupnika przy rynku, a druga właśnie zamkowa świętego Jana i ona była aż do XVIII wieku, czyli do okresu, kiedy ona była rozebrana, cerkwią prawosławną. To też ewenement na skalę tutaj Podlasia. Cerkiew miejska, choć wielokrotnie przebudowywana, istnieje i funkcjonuje do dziś. Ogromna większość mieszkańców, jak przed wiekami, nadal wyznaje prawosławie. Religia grecko-katolicka była na ziemi orlańskiej epizodem. Obok prawosławnych i razem z nimi żyje tu jednak od dawna mniejszość rzymskokatolicka. Na wyjeździe z Orli stoją dwa krzyże katolickie. Jeden drewniany, trudno dociec, kiedy został postawiony. Drugi murowany, ofiarowany w 1912 roku przez Wojciecha Nazarewicza, rodzonego brata mego pradziadka Walentego. Pierwsza kaplica rzymskokatolicka powstała w Orli w 1925 roku. Mieściła się w budynku ochronki dla dzieci prowadzonej przez siostry sercanki. Jej pierwszym rektorem i prefektem gminy orlańskiej został ksiądz Michał Tomaszewski. Kaplica ta istniała w tym budynku do 1939 roku. W połowie 2000 roku przy wydatnym udziale ówczesnego wójta świętej pamięci Jana Dobosza Rada Gminy podejmuje uchwałę o przekazaniu budynku po starej szkole wraz z placem dla wspólnoty katolickiej. 27 listopada 2005 roku odbywa się konsekracja tej kaplicy przez biskupa drohiczyńskiego Antoniego Pacyfika Dydycza. Na wychodowie z Orli w staronu mogilok prawosławnych stojat dwa krzyże prawosławne. Raniej, przed wojną, stojał tutaj drewniany krzyż, który postawił Petroku Bajewski, znany dołhożyciel orleński, żył ponad 100 lat. Moja babuszka Fedora Nazarewicz postawiła się kres, moliwszy się o zdrowie i spasienie swoich dzieci. Kolejowo stoi kres, toże prawosławny, który postawiła Olga Grygoruk. Ci dwa kresy od niedawna, od początku lat 80., prowadzą na mogiłki i katolików, i prawosławnych z Orli i okolicznych wiosek.
Na zróżnicowania religijne nakłada się skomplikowany problem tożsamości narodowej. Kim są? Do jakiego narodu należą mieszkańcy tej ziemi? Różna interpretacja dotycząca kwestii językowych, kwestii religijnych, które często były brane pod uwagę przy określaniu tożsamości narodowej, niewątpliwie wpływały na różny stosunek ludzi do kwestii narodowościowej. Ostatni spis powszechny był przeprowadzony w 2002 roku. Wyniki przedstawiają się następująco. W całej gminie Orla zamieszkuje 3647 osób. Z tego narodowość polską deklaruje 1070 osób, narodowość niepolską 2572, z tego białoruską 2514 i ukraińską 37 osób. Wydaje się, że ten ostatni spis pokazuje dane prawdziwe. Znaczy, to jest strasznie trudne do takiego jednoznacznego określenia. A dlaczego? Otóż dlatego, że generalnie rzecz biorąc, mieszkańcy tych właśnie ziem, albo tej ziemi orlańskiej, nigdy nie mieli możliwości identyfikacji ze swoim niejako państwem. Po prostu państwa ich nie było. Ja przypomnę coś takiego, że na przykład moi rodzice i moi dziadkowie posługiwali się takim językiem za cara, za okupacji, za sanacji, za demokrację. Demokracja to była ta Polska Ludowa tak zwana i tak dalej. Czyli każdy okres był przypisywany niejako komuś innemu, kto tutaj sprawował władzę, natomiast ludzie nie bardzo identyfikowali się z państwem. Szkoła nasza była siedmioklasowa. Nie było nauczycieli miejscowych, tylko były przysłane z Polski. No i co ciekawe, że szkoła była polska, ale my, jako tutaj mniejszość narodowa, to wszyscy rozmawialiśmy na swojej mowie tutaj. Mowa była podobna do ukraińskiej, bo można powiedzieć, że bardzo dużo tych słów to ukraińskich. No i nie było mowy, żeby na przerwach czy gdzieś rozmawiać po polsku. To nie są ani Polacy tu nie mieszkają, ani Rosjanie tu nie mieszkają. To są ludzie, których kiedyś, tam powiedzmy w XIV wieku nazwano Litwinami i kiedy Polska weszła w Unię z Litwą, to tak i zostało. Chociaż ci Litwini posługiwali się właśnie tym językiem, którym się my dzisiaj posługujemy, a może bardziej, którym się posługiwał Skaryna, Franciszek Skaryna. Właśnie ten starobiałoruski język, który był wówczas powszechny na tych terenach i on tak jakby u nas w tej archaicznej postaci przetrwał. Kryterium językowe było stosowane w pierwszym spisie, który był przeprowadzany jeszcze w Cesarstwie Rosyjskim w 1897 roku. I wówczas te liczby pokazywały, że w całym powiecie bielskim zamieszkuje gro osób posługujących się językiem małoruskim i zdecydowanie mniejsza liczba osób posługujących się tym językiem wielkoruskim. Dzisiaj trudno określić, czy język małoruski to białoruski, ukraiński, czy też język tak zwany tutejszy. Są w Krakowie, w archiwach krakowskich, na Uniwersytecie Jagiellońskich, są dokumenty królewskie z czasów Jagieły, które są wydawane w dwóch językach. Jednym z języków był język polski, w którym pisano te były dokumenty, a drugim językiem był język właśnie ten starobiałoruski. To jest język, który słowa mają i brzmienie takie czysto białoruskie, dzisiejszego białoruskiego języka literackiego, ale również mają i brzmienie tego języka poleskiego, tego, który u nas tutaj dominuje, tak zwana paleska gaworka.